Cześć tu Przemysław, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, na które naród próbuje odpowiedzieć w ostatnich dniach i które to pytanie stanie się też tematem maturalnym w roku 2021, jak donosi Centralna Komisja Egzaminacyjna, a może nieoficjalne źródła z nią związane. W każdym razie bądźcie z nami, odpowiadamy na to pytanie. No właśnie, jest to zadanie z połączonej matury, taka nowość organizacyjna, połączonej matury z muzyki, z biologii i z informatyki. Dlaczego tak? No bo przy pomocy narzędzia informatycznego mamy odpowiedzieć sobie na pytanie na temat bólu, a jest to związane jak najbardziej z przyśpiewką ludową, znaną całemu narodowi. No i ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie przy pomocy języka Python, który świetnie się do tego nadaje, bo jego logo jest wąż, a wiadomo, że jak wąż ukąsi. To mamy ból. No i tak, mam tu uruchomiony edytor Pythona. Żebyście nie zapomnieli zadania, to w prawym górnym rogu to zadanko się cały czas wyświetla. Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, które okazuje się banalnie proste w wykonaniu języka Python, musimy sobie jeszcze parę rzeczy wyjaśnić o samym tym języku. Otóż mamy w tym języku polecenie Print. Tak, print, czyli po angielsku drukuj. Możemy się spodziewać, że nam się coś wydrukuje, ale nie, nie, nie. Język Python nie jest taki przyjemny, nie wydrukuje nam nic, po prostu wypisze na ekranie. Na przykład Twój ból. No i wykonujemy ten zadanko i tu na dole pięknie nam się pojawiła. Mogę to nawet przesunąć. Odpowiedź: wypisanie Twój ból. Ale to jest mało w języku Python. Jeżeli sobie napiszemy print na przykład 5. Większe od 19. Proszę bardzo, uruchamiamy. I jest false. False, czyli fałsz po angielsku. Jeżeli napiszemy 5 mniejsze od 19, wykonuj. Mamy true, czyli prawda. No, ten twój ból na razie wyrzucimy stąd. Czyli Python w ten sposób potrafi nam odpowiedzieć pięknie, czy coś jest większe, czy coś jest mniejsze. No i w ten sposób dochodzimy do rozwiązania naszego zadania maturalnego za 100 punktów. Proszę państwa, no właśnie, czy twój ból, czyli czy twój ból jest większy niż mój? Proste, tak samo jak czy 5 jest większe od 9. Badamy, sprawdzamy i co mamy za odpowiedź? Tu, prawda. I w ten sposób odpowiedzieliśmy za 100 punktów, że tak, Twój ból jest większy niż mój. No i mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałem na pytanie z informatyki, muzyki i z biologii, a to było moim celem. I zapraszam Was wszystkich do oglądania kanału. I do następnego razu. Cześć i pa! Cześć tu Przemysław, od kilku lat prowadzę dla Was dwa kanały informatyczne: U źródeł programowania oraz Edukacja gwarantowana. Na pierwszym znajdziecie treści dotyczące programowania, na drugim treści informatyczne niezwiązane bezpośrednio z programowaniem. Dzięki tym kanałom możecie za darmo kształcić się i rozwijać swoją wiedzę. Zachęcam wszystkich do prenumerowania tych kanałów. Tak, ciebie również, zaprenumeruj kanał. Daj kciuka w górę, może kciuka w dół, napisz jakiś komentarz. Jeżeli napiszesz, jeżeli zareagujesz, jeżeli mój kanał wzbudzi zainteresowanie, więcej osób się o nim dowie i więcej osób się nauczy czegoś nowego. Także zapraszam, bądź ze mną.